Witam. Sandomierz News. Z tej strony Małgorzata Kot. Wiadomości z kraju. Pogoda w całym kraju pada. Wybory. Prezydent Korwin znowu został wybrany. Pomimo strajku, matury nadal trwają. Megawąż 9 zyskuje na popularności. A teraz przechodzimy do rzeczy najważniejszej. W terenie jest nasz reporter Mateusz Matczak. Mateuszu, czy możesz nam coś powiedzieć na temat zaistniałej sytuacji morderstwa pana Marka? Tak, Gosiu, jesteśmy na miejscu zdarzenia. Tutaj leżą zwłoki pana Marka. Najprawdopodobniej oberwał czymś w głowę. Być może był to kamień, być może był to nóż, a być może został zestrzelony. Tego jeszcze nie wiadomo, co zwłok o tym powie. Na wolności jeszcze są sprawcy. Miejmy nadzieję, że policja bardzo szybko się tym zajmie. Oddaję ci głos. Dziękujemy, Mateuszu. Żegnamy państwa. Do zobaczenia o godzinie 19. Dlaczego ten stół jest taki brudny? Czy ktoś mógłby łaskawie ruszyć dupę i to umyć? Dziękuję! Pani Krysiu, kiedy ta herbatka? Już zaraz! Dziękuję bardzo. Takiego zagrania się po księdze nie spodziewałem. Widzisz, gra się od dziecka. No, a teraz to jakaś piłka nożna, w ogóle co to jest? Masz myślał ksiądz o tej sprawie morderstwa z Sandomierza? No, oglądałem coś tam w telewizji. O co chodzi z tym? No widzi ksiądz. Nasza ofiara, czyli Marek, rozpił się. Wpadł jakieś szalone interesy. No i teraz leży w kostnicy. No ale tak się załatwia sprawę Sandomierzu niestety. Ale jestem na ostatniej prostej już w rozwiązaniu tej sprawy, więc zaraz będzie wiadomy rezultat. O, ty to masz jednak łeb jak sklep. O, patrz. Szach i mat. O kurno. Tym razem ksiądz wygrał. Dobrze, tu mnie obowiązki wzywają, więc z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tak, słucham. Cześć, Borys. Spotkajmy się u mnie w biurze, bo mamy do omówienia nowe poszlaki odnośnie tej sprawy, o której ci mówiłem. Także do zobaczenia w moim biurze. Cześć. Wejdź. Dzień dobry, szefie. Chyba chciałbym jeszcze widzieć. Tak, dokładnie. Chciałem cię widzieć. Ale zacznijmy od tego, jak ty jesteś w ogóle ubrany. To jest służba, nie piknik. Ale dobra, wracajmy do sprawy. Zawołałem cię tutaj, bo zastanawiałem się nad tym, kto zabił pana Markę. Jak myślisz, kto mógł to zrobić? Nie wiem. I dlaczego? Ludzie, którzy by się mieli pieniądze? Gdzie ty to wyczytałeś? To był jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Czy masz akta sprawy? Łapy wyższe, bo masz brudno tego pączka. Masz tu akta i masz czas do 3 tygodnia, żeby rozwiązać sprawę. Inaczej koniec z darmowymi pączkami w piątki. Tylko nie w piątki, proszę, nie! Masz czas do 3 tygodnia. Dobrze, do widzenia panu. Do widzenia. Pączka weź, zapomniałeś. Dobrze, dziękuję. Proszę księdza, obiad gotowy. Pani Krysiu, przepraszam, ale ta sprawa nie daje mi spokoju. Muszę iść do tego parku. Dobrze, ale ja księdzu 2 razy odgrzewać nie będę. Zaraz wrócę z Bogiem. Cześć. Cześć. Jak była ta sprawa z poszkodowanym? Zginął na skutek uderzenia w głowę. O czym? No, w zasadzie to nie wiadomo, ale w jego rozwalonej głowie znaleźliśmy odłamki skorupy, najprawdopodobniej jakiegoś zwierzęcia i trochę piór. Ale wiadomo, czy ich piór? Jeszcze tego nie sprawdziliśmy. Okay. Jesteśmy w trakcie analizy. Dobra, w końcu na czym stoimy. O, pan Borys! Jak mnie tak się poznał? To księża intuicja. A, rozumiem. A co to za obijanie w pracy? A, widzicie, odprzedziałem sobie tu. A, to znaczy, tutaj szukałem jakichś podejrzanych typków kręcących się po okolicy. Mówi ksiądz. Byłem na sekcji zwłok, no i okazało się, że znaleziono w czaszce poszkodowanego
Skorupa żółwia, więc tutaj jestem, przyszedłem. Skorupę żółwia? Tak, skorupę żółwia. A to ciężka sprawa musi być. No. Ale zapraszam na partyjkę szaków w najbliższym wolnym Oczywiście. Czasie. Oczywiście. Ja muszę iść spowiadać. Z Bogiem. Pani Krysiu, wróciłem. O, pani Krysia mi zostawiła ciepłą zupkę. Mój ulubiony rosół. Fuj, ale zimny. No ale zjem. Dzień dobry, pani Krysiu. O, dzień dobry, panie Borysie. Ksiądz jest w salonie, zapraszam. Dobrze, dziękuję. O, jesteś, siadaj. Co ty taki smutny? No, niestety śledztwo o tym, na tym punkcie, nie wiem już co robić. A, to może szachy? No, oczywiście. A. No bo wiesz, ja tak byłem w parku i tak... Widziałem ostatnio taki film o różnych zwierzętach w Polsce. Tam było o ptakach. O, i było właśnie o orłach. I te orły chcą upolować właśnie, tam było, chciał upolować żółwie. A żółwie mają bardzo twarde skorupy, więc brały te żółwie w szpony, zatem bardzo wysoko i upuszczały te żółwie ze skorupą na kamienie. Żeby rozłupać i zjeść sobie żółwia, nie? Szczęść Boże, ale to, że spadały te skorupy, tak? To... Tak. Razem to orły, żółwie. Tak? Ja nawet słyszałam, że jedna osoba ucierpiała w Polsce. Tak? A co mam sprawę? Z Panem Bogiem. Z Bogiem. No i tak to właśnie było. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć szefowi. O! Szachmat! Szefie, jednak będą pączki w piątki. Co się stało? Rozwiązałem sprawę. No to mów szybko. A więc zacznijmy od tego, że... Ty już chyba całkiem skupiałeś. To na pewno przez te piątkowe pączki. Nie, naprawdę przysięgam. Jedźmy do podologa. No dobra, zobaczymy. Cześć. No cześć. Jak nam sprawa naszego bogatego Marka? A widzisz, doszedłem do wniosku, że nasz poszukiwany mógł umrzeć od uderzenia w głowę skorupą żółwia. Słyszysz, co on w ogóle mówi, o czym on rozmawia? Razem z kolegami mieliśmy podobną teorię, ale wydawała nam się ona zbyt dziwna. Absurdalna. Ale skoro ty też na to wpadłeś, to musi być prawda. I stąd ta skorupa i te pióra. No to skoro tak, no to zapraszam cię na kawę i pączki. Dobrze. Przyznaj się, nie rozwiązałeś tej sprawy sam. Oj, gruby. Świetni z nas partnerzy, panie Borysie. Oczywiście, proszę księdza. A na co przeznaczycie pieniądze pana Marka? No wie ksiądz, to są poufne informacje, no ale w wolnym czasie zapraszam na kałusie i pączusie. A, rozumiem, pączusie. A to co, może partyjka żaków? Oczywiście. Wykonaliście świetną robotę w tym parku. Wygląda na to, że ksiądz dał się na to złapać. Pieniądze wylądują na waszym koncie w przyszłym tygodniu.
Halo, Columbian Bank? Proszę przypisać wszystkie moje pesos na imię Juana Pablo Belmondo. Panie Belmondo, helikopter już czeka. Wyśmienicie.